Hej, witam was serdecznie, z tej strony oczywiście Demonites i zapraszam na drugi odcinek z serii Zagramy w Immortal Unchained. Pogadajmy w końcu z Arasem i dowiedzmy się czegoś o tym świecie. Do not be alarmed if you have no recollection. The detention affects the mind. As such, you stand within the grand hall. Dokładnie, jest to lokacja taka początkowa. Wielka sala. But that too is in jeopardy. The undead are unrelenting. As the monolith weakens, so does our protective shield. We face a grave threat. You seem to be our last hope. Cały czas jest taki problem, widzę, z tymi polskimi znakami, z polskimi literami po prostu tutaj w tej czcionce. Myślałem, że to zostanie już usprawnione. Także szkoda, że tak się jeszcze nie stało. Generalnie też, słuchajcie, będę mega wdzięczny za każdą łapkę w górę po tym filmie. To naprawdę mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, szczególnie na początku serii. Także jeżeli macie ochotę, to oczywiście zapraszam do oceny tego filmu, pozytywnej lub negatywnej. Dajcie znać też w komentarzach poniżej, jak wam się gra podoba lub co byście tej serii mogli, znaczy byście widzieli, żebym poprawił. Na pewno bardzo pomoże. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za ocenę tego filmu i rozmawiamy dalej. Ładnie ten. Keeper of the cosmos, anchor of reality. I am its steward. We have much to discuss. No to w takim razie opowiadaj. Join with the monolith. Go and become one with it. Sadly, this is but a glimmer of what it once was. Yet it still has the power to bestow what it finds necessary. Soon to be reborn. If you do what is needed, go join with the monolith. Dobrze, rozumiem, że musimy tutaj już w takim razie podejść. Co to jest w ogóle? Już mnie ostatnio to zastanawiało. Jakieś hologramy jedynie. Monolit. No, okej. Okay. Zobaczmy, co się będzie działo. There was light. And the great monolith revealed itself. Born from this was the stream. Flowing, binding, and creating the cosmos and all within it. Stars and planets formed, and life followed. This was the dawn of all races. But as the first children of the monolith explored the power of the stream, their worlds collided. Ultimately, one race would strive for power. They were the Prime, and the instigators of the Prime Azurian War. With their victory, the Prime claimed the core, and with it, the home of the monolith. It bestowed great power unto them, and gave them dominion over all life. Great cities were built. Technological advancements and trade allowed the worlds to flourish and bloom. And thus, the Golden Age began. This was the time of heroes, where legends were born and their stories told. And so it was for eons. But this was not to last. An evil is spreading through the cosmos. Podoba mi się ten styl po prostu graficzny tutaj w przerywnikach. All is in jeopardy. Połączenie z monolitem.
Nie wiem, co konkretnie mi dało to połączenie. Pogadajmy zaraz, może coś się jeszcze wyjaśni tutaj. Be grateful that the monolith has accepted you. This is not something granted lightly, nor to many. It pains me to know it has been tainted. Yet this bond will grant you benefits. However, do not be surprised if your memory has not returned. It will in due time. The end nears. The light of many worlds is fading. And for some, the end has come. Necessity demands this. However, there is an evil that must be stopped. I am bound to this place. You, however, are free and unconstrained, able to venture forth. Świetnie to ujął, żebyśmy my wszystko za niego zrobili, tak? I załatwili. Bring forth your questions, should you have any. Możemy zapytać o sytuację, zapytać o tę salę, czy zapytać, co mamy zrobić na przykład. There are three Nexus orbs. They channel power to the monolith from the Nine Realms. That power is being interrupted, and the monolith is becoming unstable. We can delay disaster by restoring the Nexus orbs. Go find them. Only then can I search for the source of this evil. You linger. Zapytaj o tę salę. The Grand Hall is the center from which all paths lead. Już the gateways before you lead to other worlds. Some have fallen dark. Their destinies already determined. Ours, however, can and will be changed. Dobrze. Miejmy nadzieję w takim razie. No i przejdźmy w takim razie, słuchajcie, już teraz też do pierwszej krainy. I widzę, że od tego momentu, słuchajcie, rozpoczynamy grę na ślepo. Dlaczego? Dlatego, że jak grałem przed premierą, to ten świat był dostępny, a nie ten, który mamy tutaj. Czy to będzie śnieżna lokacja jakaś? Na to wychodzi. Moi drodzy, czas na Arden. Tak się nazywa ta planeta. Twój pancerz posiada przeróżne paski i torby pozwalające ci przynosić większe ciężary. Ulepsz go, żeby móc nosić więcej broni i amunicji. Logiczne. Wow. Słyszę. It appears that the pathway between the core and your position is stable. All the gateways allow you free return to the Grand Hall. Transmission stability will vary. Our communication will be only intermittent. Welcome to the primordial realm, the only one that still remains open. It is void of life, but not death. Find the nie chcę przerywać. Take heed where you tread. Okej, już skończył. Jest jakieś istotne miejsce. Zobaczmy w takim razie, co tu mamy. Użyj przedmiotu. Dziewiąta kraina. Kolebka nieżycia. Niepożądany cel podróży wszystkich dusz śmiertelników. Kraina umarłych została wyżłobiona w trzewiach opuszczonego świata przez samą królową. I to jest wszystko? Tak. Absolutnie nic mi to nie mówi na razie, ale widzę, że historia będzie nie tylko przekazywana wprost, ale oczywiście też w takich strzępkach. Dobra, możemy przejść sobie tędy na przykład. Zobaczymy, dokąd mnie to zaprowadzi. Muszę bardzo uważać, żeby nigdzie nie spaść. I można zjechać na dół. Albo można wejść na górę. I taki jakby dźwięk słyszałem, jakby tam był właśnie obelisk na górze. Także zobaczmy, może najpierw tamtą ścieżkę, zanim zdecyduję się na zjechanie na dół. Coś tu słychać. Faktycznie, jest obelisk, świetnie. Dorzucajmy sobie w takim razie z niego. I mamy jeszcze tutaj coś z broni nowego. W pistoletach, zobaczmy. Możemy ustawić sobie veridiańską strzelbę. Niestety nie posiadam 14 punktów w siłę, więc na razie o tej strzelbie to ja mogę zapomnieć, ale jakbym potrzebował, to oczywiście będzie. Strzelby są naprawdę fajne. Mała kaseta. Mały eliksir energii. Ktoś tu siedzi. Bren. Your flesh does not rot. You are not of the abyss, are you? Be careful. Delve too deeply into the darkness and you will become a part of it. Tak rozglądasz. For the rest of your days and beyond. I am no one. I carry no memories of anything before this nightmare.
If you fall into her claws, you lose yourself. Something is wrong, though. Something has changed. I would never have been able to escape like this before. It is worrying, yet it is my salvation. If you are wise, then stay off this path. Never will I return, not in this life, nor the next. If you are wise, dobrze, już się powtarza. No to jest właśnie ścieżka, od której nas zniechęca. Myślę, że moglibyśmy w takim razie teraz cofnąć się i sprawdzić tamtą drabinę, wiecie? Tak byłoby chyba najsensowniej. Ale może najpierw jeszcze poleweluję. Że... rozwijam sobie tą percepcję i o dziwo siłę. Myślę, że to nie będzie zły wybór. Niech będzie percepcja teraz. Mało brakuje do kolejnego poziomu, tak swoją drogą. Tu możemy sobie zeskoczyć. Chyba nic się nie stanie, co? Nie, żadnych obrażeń nie otrzymałem, także... bardzo dobrze. Jadę sobie troszkę. Kaseta. Mały eliksir energii, zasobnik z fragmentami, małe. To można sobie oczywiście od razu zużyć. Aha, i to jest wszystko. Tylko takie coś się w tym miejscu znajdowało. Mam nadzieję. Okej. W razie wracamy na naszą główną ścieżkę i patrzcie, ktoś tutaj już się pokusił o to, żeby przyjść do mnie. Gin! 80 odłamków fragmentów. To już jest prawie dwa razy tyle, ile ci na tutorialu mi dawali. Także jest różnica. Okej, okay, ale nie będziemy sobie tutaj siadać, bo to nie ma sensu tak naprawdę, bo wydaje mi się, że on tutaj z dołu przyszedł do mnie. Może nie. Nie wiem, skąd on się wziął w takim razie. Częściej na plecy po prostu wskakiwać. Ręka nieumarłego, po co mi to? Zapomniane fragmenty, zobaczmy. I tutaj wyszło menu główne. Gdzie jest moja ręka? Zobaczmy. Ręka nieumarłego, cięta ręka, kiedyś należała do człowieka. Gnijące ciało połączone z zardzewiałym metalem tworzy przeciwnego naturze nieumarłego. Istotę stworzoną ze szczątków innych. Ale nadal nie wiem, czy mogę coś z tym zrobić, czy nie. Okej, mamy dwie drogi do wyboru teraz. Przynajmniej dwie. Tutaj widzę, że będzie ewidentnie jakaś drabina do skopania i będziemy mieli opcję skrócenia sobie tej podróży. Zobaczmy może najpierw, co tu jest. Cię boję, że zaraz spadnę. Starożytny odłamek. Arden. Pierwotna kraina lodu i śmierci to pustoszałe i bezlitosne miejsce właśnie tutaj, gdzie nie chciał zamieszkać nikt inny, osiedlili się nieumarli. Ten niegdyś zachwycająco piękny świat budzi teraz wyłącznie... wyłącznie strach? Coś? Teraz wyłącznie ponure odczucia. O. Tu coś jeszcze jest ukrytego. Mała kasetka. Legionowa broń boczna. Proszę bardzo, podstawowy pistolet. Ale mówię, no, na razie nie chcę się cofać do tego. I przeładujmy sobie. Czy tutaj może snajperka by była dobrym wyborem? No tak ucieka. Co za tchórz? Ale bez kitu uciekł sobie. Ustawił się już. Kolejne zapomniane fragmenty, ale tu ładnie. Wow, i niebezpiecznie. Ej, no przecież rolowałem w tym momencie. Mam wrażenie, że coś z prawej strony do mnie idzie, bo te dźwięki są trochę źle zlokalizowane cały czas, niestety. Zapomniane fragmenty, zobaczmy. 200, okej. Okay. Chciałem się aż, wiecie, już rozglądać, kto mi tam jeszcze wyskoczył, nie? Ale to po prostu tych słyszałem. Ten z góry zszedł do mnie, czy tam cały czas stoi? Nie wiem, chyba się na razie o tym nie przekonamy. Ale przekonaliśmy się, że te bomby do rzucania się same z siebie odnawiają, kiedy przejdziemy
do... No jeszcze kiedy podejdziemy do obelisku. Także fajnie. Okej, na razie na górę nie możemy wejść. Nie skopałem sobie jeszcze tej drabiny, także... Skrót jest nieaktywny. Czy tu coś będzie? Nie. Jakieś ruiny. O, stanowisko strzeleckie, dobra. Kurde! Jasne, jeszcze bombą mnie załatwicie. Jasna cholera, jakie to... Ciężkie. Wygnany i osamotniona. Gdy chaos wojny zastąpiła pustka odosobnienia, zagubiona w ciemnym labiryncie, gdzie śmierć była jedynym wybawieniem. Teraz będziemy chyba łączyć historię. Naprawdę strzępków. Kurde, ile ich tutaj jest. Na cholera, co mnie zabiło niby? Przecież tamten już skończył strzelać, oni po trzy ten pociski dają zawsze. Kurde. Dobra. Teraz będę nieco bardziej uważny na tym etapie. Właściwie wpakowałem we wszystkich, myślałem, że to ugram jakoś już. Ale no niestety. Nie tym razem. Trochę łatwiejszy był na Wandalu, chociaż tam też w pierwszej lokacji nie, jak się jeszcze nie wdrożyłem do gry, to straszne trudności miałem. Jest 392 i to jest właśnie to, za co uwielbiam snajperki po prostu w tej grze. Niesamowicie wspaniałe i potężne obrażenia krytyczne. Raz, po nim. Chcę tylko dojść do siebie szybko. Kurde, przecież staminy jeszcze miałeś. Nie świry tutaj. Przeładujmy. Pokoju wytchnienia i 400 odłamków, czy tam fragmentów. Ale pewnie też mówił zamiennie w tej serii, co wiele razy, bo... Death's Gambit są... właśnie... Odłamki, tutaj mam fragmenty. Tam też to myliłem. Okej. Okay. Jeszcze na plecach u mnie będzie, niestety. Nie doleci. Kurde, ale jego jak najbardziej. Aha, okej, okay, straciłem wszystkie fragmenty. Jest ciężko. Naprawdę jest ciężko. Zmienimy. Moglibyśmy zmienić broń na przykład na nic. Mogłbym ją ulepszyć w sumie. Na razie. Podstawowe komponenty mamy, tylko że odłamków mi będzie brakowało. Tego nie mogę zmienić. Mogę zmienić tylko pistolet. Na słabsze. Także tych nie potrzebuję. One są na energię, ten jest na fizyczne. To możemy zezłomować sobie. Dostaniemy odłamki, czy też fragmenty. I teraz to sobie ten karabin długolufowy mogę wzmocnić. Na drugą rangę. Świetnie. Nie wiem, troszkę większe obrażenie zadawać. Mam nadzieję, że odczuję w jakiś sposób to teraz. No, nie powiem, że na własnej skórze, ale... Dobra. Doświadczenie dość przyjemne. Dno. To trzy razy w niego strzelić. Ten ostatni strzał to mógł być z pistoletów, jak najbardziej.
przygotujemy sobie pistolet. Też trudny etap tutaj mam, naprawdę. Mogą bez większych trudności mnie rozwalić. Tylko raz, widzicie, gdzieś tam się wpakuje, gdzie nie powinienem. Troszkę za szybko, już jest po mnie. Jezu, ile ataków! Jaki najzwyklejszy przeciwnik, ile on wyprowadza tego? Jestem w szoku normalnie. Gorsze, że oni za tymi barierami stoją. Okej, wiem, że teraz muszę jeszcze wyżej rzucać tym. Może tam doleci to tym razem. Byłoby miło, ale chyba nie. Nic mu się nie stało. Nie przeleciało przez barierę. Wiem, że no, jakby przez barierę ten wybuch mu nic nie zrobi, bo właśnie do tego ona służy. Ale liczę mimo wszystko, że jednak w jakiś sposób to rozegram. Dobra, no zastrzelimy go normalnie. Budę! Może tę lukę wykorzystam. Po prostu. Patrzcie, jaki tchórz. Od razu się wycofał. Nie mogłem przerwać już tego, niestety. A może się nie wycofał, tylko jednak pomyślał. Mogę zmienić stronę. Także muszę się po prostu wycofać. Znaczy, wysunąć jakby za tej blokady, niestety. Za daleko. Ja, na tym dystansie już możemy coś robić. Ten celownik mi to sygnalizuje. Jakiekolwiek obrażenia wchodzą w grę. Na danej odległości. Czy też nie? Jasne, jeszcze rzucić chciał na koniec, kurde, swojego życia. Pytanie tylko, czy on to odbezpieczył. Chyba nie zdążył, mam nadzieję. Zyskam fragmenty, no niestety nie tyle, ile miałem wcześniej, ale zawsze coś. Jeszcze jeden tutaj był? To się nie dziwię, że jak się w nich wbiłem na początku, tak na pałę, bezsensownie, no to, że zginąłem od razu. Dobra, mamy chwilę spokoju, może się wyleczę, żeby mnie tu za chwilę ktoś nie zaskoczył jakoś. Mała kaseta i podstawowy komponent do kolejnych ulepszeń, do kolejnych wzmocnień, świetnie. Na pewno chciałbym moją broń białą wzmocnić, bo ona jest naprawdę fajna, tylko że ta, z której korzystam teraz, no to jest taka no, najbardziej podstawowa i jednak pozostawia sporo do życzenia, jeżeli chodzi o jakość. Kurde, skąd? Dwóch tam jest, no chyba sobie żartujecie. Dobra, jestem już poza ich zasięgiem, całe szczęście. Czuję jeszcze jakby dystansu, z którego mogę skakać spokojnie. Okej, okay, tu sobie to otworzymy. Będziemy mieli teraz skrót. Dość znaczący, nie? Bo nie będę musiał tam tych czterech przeciwników na dole zabijać. Zapomniane fragmenty. Kiedy się do nich dostanę? Chyba tak. Tak, to chyba prowadzi do nich właśnie. Świetnie. Tu coś jeszcze jest. Żona odłamek. Źródłem wszelkiego życia jest matka światów, która poskromiła płomienie Begoru. Dzięki swojemu zimnemu sercu wszystkie krainy kosmosu zrodziły się z ognia i lodu. Czytam tak dość szybko, ponieważ nie wiem, jak długo będą się te informacje wyświetlały. Bez jaj, przecież te kurde wybuchy są jakieś openia. Plaster odporności na energię. Fajnie. To nie był plaster odporności, kurde, na milion pocisków. Jezus Maria, zamek! 10 dekretów cerowych i 2 edykty prometowe wymaga. Są wymagane do otwarcia. No niesamowicie duża ilość. Tutaj będziemy mieli chyba wzmocnienie pancerza, słuchajcie. Tak jest, kapliczka z opancerzeniem. I zmniejsza otrzymywane obrażenia o 5%. Świetnie. Już troszkę bardziej, o właśnie, widać. Te wzmocnienia, mamy teraz jakąś taką chustę. Ciekawe, czy później będzie pełny pancerz. Zobaczymy etapie gry. Na razie dość skromnie to będzie wyglądało, raczej podejrzewam. Nie mogę ich namierzyć na takim dystansie, okej.
Tak czy siak ta lokacja jest łatwiejsza niż tamta wcześniejsza. Wiem, że może tak się nie wydaje. Aha. Ale zaufajcie mi, tu jest prościej niż tamtej lokacji leśnej, którą pokazywałem przedpremierowo. Tam dopiero będzie hardcore. Także dziwi się, że sobie dawałem radę tam z takiego etapu, wiecie, początkowego w ogóle w grze. Co my tu mamy? Pierwsi nieumarli zostali stworzeni ze szczątków zaginionych badaczy. Te ożywione dusze stały się częścią gwardii Holmeńskiej, pierwszego legionu w armii nieumarłych. Od tamtej pory, zobaczmy, od tamtej pory ci fanatycznie oddani królowej wojownicy bronią jej krainę. Nie wiem tylko, czy udało mi się sprawdzić i odkryć wszystko po tamtej stronie jeszcze. Czy to jest dobra rzecz, że ja teraz tutaj sobie poszedłem? Tą drogą, muszę przeładować karabin jeszcze. Brakuje mi apteczek, naprawdę. Okej. Nic tu nie ma. Jest wejście do jakichś, kurde, nie wiem, cholernych laboratoriów czy czegoś takiego. Tak to się prezentuje na razie. Też by się jakieś skróty przydały. Chociaż zaraz, czy to nie jest przypadkiem... Tak, to jest połączone, dobrze. Czyli to sobie na razie zostawmy. Ja chcę się tylko upewnić, czy tutaj wszystko sprawdziłem na razie, skoro już tu jestem. Bo gdybym tego nie zrobił, tak będę wiedział, czy jest tu sens wracać, czy też nie. Tam coś wielkiego łazi, ewidentnie. Nie, nie wejdę tędy na górę, dobrze. I z tej strony zrobiłem wszystko, co było. Mówię, chcę te lokacje robić jak najdokładniej się tylko da. Także mam nadzieję, że taki styl eksploracji wam się będzie podobał, jaki tutaj obrałem. Okej, okay, wbijajmy na górę w takim razie. Dzisiaj pojawi się prawdopodobnie jeszcze jeden odcinek z Immortala, także... Tak jeszcze informacyjnie tylko. A, to jest taka... Ciecz, ale po kostki, powiedzmy. Znaczy nie ma żadnej fizyki. Podałoby, żeby coś tu było. Wow, otworzę to? Tak! Plugawy podżegacz i barwnik do pancerza granat. Dobrze. Możemy później tymi kolorkami ekwipunku zarządzać, ale... Oho, jest ktoś potężniejszy, widzę. Ktoś, kto jest gotowy już do walki. Tego broń jest... Go słabym punktem? Nie. Na plecach pewnie coś ma, jak większych przeciwników. Się zmęczyła moja postać już. Dera. No jak to mnie trafiło? 200 fragmentów, nice. Dobij go, świetnie. O! Nie wiem jak się teraz wyleczyć, także muszę naprawdę bardzo uważać. Być może mądrym, znaczy na pewno mądrym rozwiązaniem byłoby wycofanie się, ale... Nie wiem, czy chcę to robić, to mnie nie zabije, nie? Okej. Okay. Opiekunowie tancerzy chmur, nowy karabin. Też pistolet, po prostu nowa broń. Mały elixir. Spojrzałem w lewym dolny róg, tam był symbol karabinu, dlatego pomyślałem, że to jest broń długa. Niestety tak nie jest. Nie wiem, czy to rozbijanie tych barier cokolwiek mi daje, ale... Możemy to robić. Plaster odporności na kwas. Kryształy zielone to są w ogóle... Co to się wydarzyło? Wow, co to się wydarzyło poza pułapką? Jak to wygląda, żebym w to nie wszedł? Aha, takie coś. Fajnie. Zapomniałem, że trzeba bardzo patrzeć pod nogi też w tej grze. Jestem na jeden strzał. Od absolutnie wszystkiego ginę teraz. Bez wyjątku. Czy tu nic nie ma chamsko ukrytego? Chyba nie. Okej. Okay. Boję się. Widziałem to! W ostatniej chwili to zauważyłem. No nie! No nie! Po prostu nie! Ej, ale generalnie chyba tam nic nie ma. Wydaje mi się, że możemy do tego laboratorium pójść, tylko że oczywiście muszę fragmenty odzyskać swoje, utracone, no. Jak żeby inaczej. Tego jednego rozwalimy. Patrzcie, jak już sprawnie walczę w zwarciu. Tutaj mi trochę ta ściana zaskoczyła. Wcześniej tu nie było! Zobaczmy, co jest na górze jeszcze. A, będzie ten strzelec jeden. Kurde, może w plecy udałoby się strzelić, co? Byłoby świetne. Za daleko. Poczekam aż przejdzie. Pytanie jak on daleko idzie.
A on teraz tam sobie skręca. Lipa. Czekajcie, czy ja tędy nie będę w stanie jakoś tego obejść? No będę w stanie. Tym walczyć nie zamierzam. Dobra. Idziemy sobie w ten sposób. Okej. Okay. No ale mam wrażenie, że tu niczego więcej nie ma. Podejdziecie czy nie? Wow, kurde! Jak trafi, to naprawdę takie spustoszenie robią te granaty. Teraz wyobraźcie sobie, że Vandal ma jako atak specjalny na karabinie po prostu granatnik. To jest naprawdę mega mocna rzecz. No to jest chyba żart jakiś! Skąd on tu się wziął? Jeszcze jakiś tu przyjdzie? Chyba nie. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Tutaj mnie ta gra zaskoczyła. Bardzo. Bardzo niemiło. Odzyskajmy może fragmenty, zanim zaraz znowu nie wpakuje się w pułapkę w bezsensowny sposób. Okej. Okay. Właśnie. Zresztą one się musiały pojawić idealnie na tej pułapce, żebym przypadkiem jakoś z łatwo sobie nie odzyskał tego. Tutaj mnie jeszcze nie było, na to wychodzi. Ła. Już w ten właśnie magiczny sposób straciłem kolejną, już ostatnią apteczkę. Teraz serio? Okej, chociaż dobiegnę tu. Teraz to jest powrót. Tutaj mnie nie było. Bo to już sprawdzaliśmy, chyba, nie? Albo to jest drugie takie samo miejsce. Nie, no tutaj było wzmocnienie pancerza przecież. Tak, tu już byłem. Dobra, zobaczmy w takim razie to przejście. Dokąd to zaprowadzi? A może wypadałoby się cofnąć. Zobaczę, jak to będzie wyglądała sytuacja. Jest jakaś drabina. Kogoś z rogiem nie ma. Jest obelisk. Fantastyczna informacja, słuchajcie. O, dobrze, że się nie cofałem, bo mi się wkurzył teraz. Czy za chwilę mi się wkurzał, bym tutaj dotarł ponownie. Jeszcze mogę spać, także... Póki nie dotarł do obelisku, to nie ma się co cieszyć. Ale dobra, mamy, weszliśmy w interakcję. Zobaczmy w takim razie nowe uzbrojenie jeszcze. Czy to jest coś zbrojeń długi? Tak, mamy plugawego podżegacza. Taki jakiś taki pistolet maszynowy. Podstawowy komponentowy, kompaktowy, przepraszam, pistolet tak się nazywa. Obrażenia 7+1, no beznadziejnie się to prezentuje. Limit amunicji 205, czyli o 190 więcej. Zużycie energii mniejsze o 15. No, zasięg mniejszy o 3 metry, to wcale nie jest też taka duża różnica. Odrzut niski, więc lepszy. Tutaj odrzut jest średni, a i tak strzałem pojedynczo. Zasięg, to już mówiłem. Obrażenia względem stabilności 3, tutaj 84. Przebić pancerza 0, tutaj 10. Premia do trafienia krytycznych, 20%, tutaj 30. Także no, rzecz jasna, zostajemy na razie przy naszym karabinie długolufowym, ale oczywiście mogę wam zaprezentować, jak to po prostu będzie wyglądało. Ten SMG. Kurde, odrzut jednak ma. Strzelamy takim full auto, ale jak szybko, słuchajcie, tutaj jesteśmy w stanie atakować tym. Mega sprawa. Szczególnie jakby ktoś miał tutaj właśnie postać stworzoną właśnie pod taką broń i skalowanie z tym, to wyobraźcie sobie, jakie tutaj musimy obrażenia zadawać. No oczywiście wiadomo, że to jest 7+1, ale no i tak prędkością myślę, że to może w niezły sposób nadrabiać właśnie te niewielkie obrażenia. Stosunkowo niewielkie. Mamy tutaj takie cudo, z którego nie mogę korzystać przez to, że mam za mały poziom siły. I właśnie siłę chcę teraz rozwijać. Potężny atak to potężna seria, no dużo to wyjaśnia od razu. Naprawdę musi być potężny. Typ obrażeń kwas. Czy tworzymy taką plamę, w której jeżeli przeciwnik stoi, to po prostu dostaje obrażenia. 15+2, także mocniejszy atak. Skalowanie specjalne takie samo, więc nie wiem, czemu pokazuje, że jest lepsze. Powinien być znaczek, że jest równy. No bo jest 50%, aha, chyba, że tutaj jest 0%. To by mogło wyjaśniać ewentualnie. Tak, tu jest 0, okej, to zwracam honor. Jak jest takie samo, to nic się po prostu tam nie zmienia. No i broń biała jest beznadziejna i staram się ją po prostu zmienić. Liczę na to, że w końcu coś nowego znajdziemy i będę w stanie sobie tą już zesumować i ulepszyć jakąś taką nowo zdobytą. A na razie polewelujmy sobie siłę, bo muszę ją trochę nadrobić, tak do... No nawet i 12 bym, myślę, mógł tą siłę rozwinąć. Oczywiście percepcję też w jakiś sposób wypadało rozwijać, tak samo jak i na przykład kondycję czy wytrzymałość. No trzeba
trzeba będzie jakoś tutaj sensownie to balansować, ale jak zwykle nie będę kosztował żadnego gotowca, który być może w internecie już jest, chociaż to jest dzień premiery, więc mnie ciężko by pewnie z tym było, a będę starał się rozwijać postać po swojemu, według własnego uznania i ucząc się, mam nadzieję, na błędach, a wy możecie korzystać z moich błędów też, żeby wyciągać wnioski, czy warto tak rozwijać postać, czy też nie. Ja już wam teraz dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek drugi z gry Immortal Unchained wam się spodobał, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, ja będę naprawdę mega wdzięczny, będę również do komentowania i do oceniania, a także subskrypcji kanału, trzymajcie się, na razie i cześć, i do zobaczenia oczywiście w kolejnym, trzecim już filmie, za jakiś czas, dzisiaj, trzymajcie się.